Mamy kilka tematów związanych z sprawami społecznymi. PFRON to są środki państwowe, które często w trakcie roku przesuwamy ze względu na to, że na przykład nie zostały wydatkowane w konkretnym dziale, jest jakaś rezerwa i żeby nie stracić tych środków, tu akurat przesuwamy na zakup sprzętu do rehabilitacji, wózków dla osób niepełnosprawnych. Mamy zmieniony statut MOPR-u, też techniczna rzecz. Tej pomocy społecznej też często dochodzi do zmian przepisów ustawowych. No i my musimy po prostu nadążać za tym i regulować te nasze statuty. Wykreślamy z naszych dokumentów MOPR-u chociażby finansowanie tego programu Dobry Start, który na początku był realizowany przez MOPR, w tej chwili jest realizowany przez ZUS. Podobnie było z 500+, też na początku gminy realizowały, teraz wypłaca to ZUS i za każdą taką zmianą musimy po prostu zmieniać statut, musimy te nasze przepisy porządkować, dostosowywać je do tego, co jest w danym momencie prawem, tak? Czyli do ustaw, które się zmieniają. Mamy aktywizację zawodową osób bezrobotnych i to realizuje PUP, czyli nasz Urząd Pracy. Ma to być wsparcie osób, które pozostają bez pracy, na to, żeby po prostu tę pracę podjęły, znalazły. I to całkiem spore środki, to są środki europejskie z Funduszu Europejskiego Plus. W tej chwili podejmujemy projekt uchwały o tak jakby specjalnej strefie rewitalizacji, który daje takie narzędzia do troski o tą przestrzeń, która na przykład nie jest miasta, a chcielibyśmy, żeby zaczęła wyglądać no, tak jak należy na przykład w centrum miasta, tak jakby mieszkańcy nasi tego oczekiwali. W naszym kraju bardzo często stoją takie mocno zdewastowane, zniszczone przestrzenie, często w zabytkowych częściach miast. No i przez wiele lat nie można z tym nic zrobić. Ta strefa specjalna to ustawowe są regulacje, które dają gminom taką możliwość, żeby już rozpocząć procedurę porządkowania tego. To mamy plan zagospodarowania przestrzennego. To jest tak, to jest jakby uchwała w sprawie przeznaczenia planu zagospodarowania, który przeznacza teren we Wrzoskach. To jest główne założenie tego planu, to jest zabudowa jednorodzinna, rozwijanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej plus porządkowanie komunikacji. W zasadzie większość tych planów, jeśli mówimy o dzielnice peryferyjne, to jest mieszkaniówka, drobne usługi i komunikacja. I mamy pismo, bo panie, które złożyły te pismo z szkoły specjalnej, to są prezesi, prezeski związków zawodowych tej szkoły, obu związków zawodowych, złożyły takie zażalenie, taką swoją opinię. Ja Państwu dam to pismo. Ono już też jest załączone do projektu na jakby działanie kontrolne Komisji Rewizyjnej i na konferencję radnego Tomasza Kaliszana, który w momencie rozpoczęcia tak de facto kontroli zorganizował konferencję prasową, wezwał wszystkie możliwe media i jakby trochę w opinii tych pań nietaktowny sposób zachęcił mieszkańców do zgłaszania mu poprzez skrzynkę pocztową, poprzez kontakt osobisty, nieprawidłowości, które w tej szkole mogłyby zachodzić. Panie się poczuły, zresztą jak cała kadra i cała społeczność szkolna, bardzo dotknięte formą, w jaki sposób właśnie pan radny zachęcił do tego. No były naprawdę rozżalone, spotkały się tutaj ze mną, poprosiły, żeby takie pismo znalazło się, które przedłożyły w programie sesji, żebym je też odczytał, więc ja to niniejszym uczynię. No i tak jakby nie zgadzają się tylko z formą po prostu rozpoczęcia tej kontroli, tak, że zostało, wiecie Państwo, w opinii medialnej, publicznej od razu gdzieś to się poniosło, a to de facto na razie jest start kontroli. Ona jeszcze nie ma żadnych wniosków, nie wiemy, czy jakieś zalecenia, czy jakieś wyniki, efekty tej kontroli będą, natomiast zostało wprowadzone sporo zamieszania i no i panie dyrekcja i nauczyciele i opiekunowie tam w szkole poczuli się bardzo dotknięci i to w zasadzie tutaj formułują w tym piśmie.